świecie Home Smart Audio jest jeden, który da ci dźwięk X. Huawei X Sound. Akcesoria. O. Ho, ho. Warranty card. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Kable zasilające. Praktycznie do wszystkich możliwych gniazdek. Europejskie, amerykańsko-chińskie i angielskie. Wszystkie. Wszystkie możliwe. Zasilacz, ale duży zasilacz, pierońsko duży, bach, no i ściereczka oryginalna, Huawei. A ja jeszcze nawet nie staram się nawet go dotykać w tej chwili, bo podejrzewam, że rysy gwarantowane, więc raczej tutaj również kurz. Ja go dopiero otwarłem, on jest cały w kurzu. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Ja tu nie mam tyle kurzu przecież. Może troszkę go tak. O ludzie, ale to jest tak zwany magnes do kurzu. Tego się nie da odkurzyć po prostu. To sama szmatka elektryzuje. To nie jest matowe. W macie byłoby fajnie, tak? Ten mikrofon w macie łatwo odkurzyć. No nie przemyśleli. Może ładne, ale szczególnie, że elektryzuje się. Ten zasilacz troszeczkę taki, no zasilacz, nie? Fajne. Ale za 1000 zł no wybór jest dość spory. Ale nie w 360. W 360 jedyną konkurencją dla niego mógłby być ten najdroższy Bose 360, który testowałem u znajomych i miał mniejszy gain, dużo mniejszy gain, ale grał może delikatnie, ta separacja była lepsza, nie był taki, muszę to powiedzieć, jak coś gra, to musiałbyś usłyszeć, a ty słyszysz swoje głośniki. Ja myślę, że sprzęt dla entuzjastów. Porównując go do głośnika Chromecast Google'a, to zobaczcie, no to jest spory głośnik. To nie są małe rzeczy, to jest ten najtańszy. No ten jest 10 razy droższy, dosłownie. Cena do jakości to ten to jest miazga. No ale... Kwestia bardzo indywidualna. Ja polecam, link w opisie, Hi-Res Audio.